Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Subnautica. Moi kochani, kontynuujemy rozgryweczkę. Tu mi troszeczkę tytanu zabrakło. Mamy tą naszą pseudobazę, czy może tak możemy to nazwać, bazą? No chyba tak, chyba tak. Po części jest to w jakiś tam sposób baza. No i widzę, że tak, potrzebujemy areożaru, którego chyba jeszcze nie mamy. Musimy zbudować tutaj radyjko, musimy zbudować fabrykatorek. Musimy ogarnąć te szafki, ale brakuje nam tytanu. Myślę, że już po części nawet zostawię sobie tutaj te rzeczy. Lignite sobie zbiorę. Czy zbiorę? Zostawię. Bo to mi się przyda. To mi się przyda, idziemy zbierać trochę złomu. Dzisiaj będzie taki odcinek bardziej może trochę, no nie wiem, czy budowniczy. Budowlany też chyba nie. Tutaj jest Power Offline, okej. Tu jest Power Offline. Potrzebujemy. Gdzie tu jest to? Nie ma tego. Nie, ten klawisz. Ja zostawiłem ogólnie kreator bas. I to w sumie nie było niczym mądrym, ale u mnie czasem ciężko jest mądrych rzeczy szukać, mądrych decyzji, że tak powiem. O, ty jednak tu coś tam tłuczesz sobie, no okej. Fabrykator działa, brak zasilania, nie działa. Oh no. Anyway. Tu działa. Tu działa, ma się dobrze. Potrzebujemy konstruktora baz, z tego co widzę. Resztę możemy sobie wyrzucić. Jakby, panie konstruktorze, zostawimy. Jak zwykle oczywiście musiałem wywalić. Jak zwykle Shiro musiał wywalić. Gdzie jest ten konstruktor? Znów cię zgubiłem, tu jesteś. Więc tak, chodźmy sobie, rozwalmy już troszeczkę tych rzeczy, które mamy w tej naszej pierwszorzędnej, pierwotnej bazie, którą stworzyliśmy. Dobra, ciebie chcemy zniszczyć. I ciebie zniszczymy. Tyk. Szafka mnie nie interere, ani nie kici. To można wziąć, to można zniszczyć. Ciekawe. Jezu, czemu to jest tak dziwnie zrobione? Ciebie też mogę zniszczyć. Nawet trochę tytanu wypadnie. Jeju, to nie powinno być tu. To nie powinno być na środku, to powinno być gdzieś na górze. Możemy sobie oczywiście też jedzonko przy okazji zgarnąć. Piku, piku. Zaraz wejdziemy i wyruszymy pewnie do kolejnych, kurczę, nie zejście. Do kolejnych fragmentów tej mapy naszej, bo mamy sporo roboty. Mamy kolejne bodajże PDA, które tam nam coś tłumaczyły. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, tytanu mi zabrakło. Jak kupić? Wiecie co? Trudno. Mogę? Mogę fabrykator, okej. I tak, fabrykator chciałbym stworzyć sobie tutaj. Radyjko zrobimy sobie gdzieś obok. Tutaj był złomik. To złomik sobie oczywiście też wykorzystamy i stworzymy sobie oczywiście tytan. Powiem wam, że wolałbym trochę skrócić sobie te animacje, bo te animacje są przydługie. Oj, są przydługie. Dobra, kończymy ciebie. I tu niech będzie żarełko. Żarełko, medykamenty i tym podobne. Ty gnijesz? Łypacz, nie, nie gnijesz. Tyle dobrze. O, tyle dobrze. Ruda miedzi, tego nie mamy, ale to też spoko, bo przy okazji musimy zniszczyć sobie to. Z buta wjeżdżam. Tu jest sporo rzeczy. To jest sporo rzeczy, wręcz bym powiedział, że mi chyba miejsca nie starczy zbytnio. Znaczy, w bazie ogólnie starczy, ale... Ze 2-3 kursy będziemy mieć. Dobra, ołów.
Złoto oczywiście też, ruda srebra. A resztę wpierdzielamy gdzie popadnie. Resztę wpierdzielamy gdzie popadnie, bo mi to i tak się na razie nie przyda. Skaner można wyrzucić. W sumie całkowicie można to wyrzucić. Zrobiliśmy za dużo, więc to jest nam niepotrzebne. Ej, ale to też wyrzuć. W ogóle powiem wam szczerze, że dzisiaj zrobiłem triggera. Takiego, no w sumie, no nie pierwszego triggera podczas tego remontu, bo kilka ich było. Ale dzisiaj po prostu już chyba nie wytrzymałem. I myślałem, że ogólnie zrobię komuś krzywdę. Zrobię komuś krzywdę. Dzisiaj montowałem parapety wewnętrzne. A raczej takie nakładki, wiecie, renowacyjne na te parapety, nie parametry. I ogólnie wszystko było pięknie ładnie. Jeden taki parapet wewnętrzny zamówiłem sobie na Allegro. I w sumie było spoko. W sumie było spoko, bo naprawdę byłem aż zdziwiony naprawdę jakością tego produktu. Mimo już no tani nie był. Tani nie był, aczkolwiek no po zamontowaniu, mimo już było ciężko, dużo było docinek, bo ja mam te parapety takie dosyć dziwne, takie z wnękami, bla 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 bla. No to też jest stare budownictwo, więc troszeczkę musiałem się natrudzić, żeby to ogarnąć, ale się udało, ale się udało. Tak, tutaj pojechałem do Castoramy i kupiłem w sumie no bardzo podobne parapety. One tak naprawdę jedyne czym się różniły to to, że nie były komorowe. Bo te nakładki na parapety miały taki śmieszny odstęp jakby w środku. Takie komory, wiecie, jak na przykład macie w kartonach i tak dalej, to macie takie komory porobione. No i tu właśnie było podobnie. I to naprawdę było spoko pod tym względem, że dało się łatwo ten parapet zamontować, bo on był sztywny. On był sztywny, się nie wyginął zbytnio i tak dalej, naprawdę było mega spoko. No mówię, no był ciężki, był znacznie cięższy od tych z Castoramy. Bo ten z Castoramy to była po prostu taka, no, kawałek plastiku i tyle, i se rać, że tak powiem. Ale naprawdę, to nie byłby problem, bo mówię, no tekstura zewnętrzna była taka sama chyba. Znaczy, no taka sama, tylko może jakościowo gorzej, no ale mniej więcej było to samo. Ale po prostu podczas mierzenia, no ten parapet to był po prostu kurwa dramat. Totalny kurwa dramat i naprawdę mało brakowało, żebym pojechał do tej Castoramy i komuś przypierdolił w łeb. Ja wiem, że pracownik nie ma tak naprawdę nic a nic wspólnego z jakością produktu. Ale miałem taki kurwa trigger, że przysięgam. Przysięgam, że jakbym po prostu miał jeszcze bliżej tą Castoramę, to podszedłbym i komuś przypierdolił tym parapetem w łeb. Przysięgam. A ja jestem słownym człowiekiem. Dobra, nie mamy miedzi, potrzebujemy... tutaj ta szafka... Wiecie co, zróbmy sobie ładowarkę baterii. Ja cały czas się mylę, to też nie tu. Musimy zrobić te porządki, te porządki są tutaj wymagane. Są tutaj naprawdę, naprawdę wymagane. Sobie ładowareczkę postawimy. I tu będziemy mieć w razie czego radyjeczko. No, fabrykator jeszcze tych apteczek by się przydał, bo faktycznie, no, może to nie jest głupie, żeby sobie to powoli ładować. Tak, wiecie, patrzę przy okazji jeszcze, co my tu możemy sobie walnąć, ale chyba już zbytnio nic. Chyba już zbytnio nic, jakieś tam szkło czy coś, no jeszcze spoko. To dałoby się zrobić. No, więc złapałem się pierwszy trigger, naprawdę, no mało brakowało, żebym zrobił komuś krzywdę. A ja naprawdę nie jestem jakąś osobą, nie wiem, agresywną czy coś takiego, no po prostu naprawdę, no mnie trzeba wkurwić. Trzeba mnie wkurwić, ale być może też dlatego tak już reaguję, bo jestem zmęczony tym remontem. Po prostu wiecie, już jestem, no jestem zmęczony tak psychicznie, wręcz bym powiedział, jestem zmęczony tym wszystkim. Ale mówię, no już powoli widzę końcówkę. Mimo już naprawdę nie mam siły już pracy robić, no ale muszę. Muszę to skończyć, no i tyle. Bez dyskusji. Tak jest niestety dorosłe życie i trzeba się przyzwyczajać, no. Nikt za mnie tego nie zrobi. I tyle. Dobra.
Rozgadałem się troszeczkę. Bateryjki w razie czego mamy, ale myślę, że dwie wystarczą śmiało. Z jedną apteczkę bym zużył i z jedną bym sobie również wziął na zapas. Wody widzę, że nie mamy, ale to też nie problem, zrobimy sobie w fabrykatorze w razie czego wodę. Ciekawe, czy z tego zgniłka mi też tą wodę zrobi. No, jestem ciekaw. No, chyba tak. No i oczywiście, przefiltrowana woda, wszystko przefiltrowane. Zarąbiście. Tylko tej wody powiem wam osobiście, że tak no za dużo nie ma. Dobra, ta apteczka zużyta. Weźmiemy sobie przy okazji jeszcze może z jednego łypacza. Jeden łypacz. No i dobra. Jest spoczy. Idziemy na wyprawę. Idziemy na wyprawę, bo mamy chyba trochę roboty. Mamy naszego Simofa, więc trochę mamy też... mamy też możliwości, że tak powiem. Ja w PDA miałem coś do przeczytania. To jest dobre pytanie. Pobrane dane, dokumenty publiczne. Profil trans rządu, niepodległe stany mongolskie. Kiedy wrogość wobec ekspansji wzrosła, taktyczna wartość trudno dostępnych skolonizowanych systemów na skraju terytoriów chińskich gwałtownie spadła, potrącając należności na prowadzenie wojny. Rząd centralny pozostawił ich, by poumierali z głodu. Systemy te ogłosiły niepodległość i zaczęły dążyć do uzyskania samowystarczalności, przejmując całą infrastrukturę i stając się samowystarczalnymi. Dzisiaj Stany Mongolskie są postrzegane jako relatywnie mała siła na peryferiach skolonizowanej przestrzeni, a mimo to pozostają one najszybciej rozwijającym się transrządem w całej galaktyce. Mongolskie społeczeństwo odziedziczyło swoje technologie od Chińczyków, ale przekształciło zwyczaje swojej wielokulturowej bazy kolonialnej. Żywność naturalna wciąż jest tu popularna. Religia pozostaje mocno zakorzeniona w społeczeństwie, jednak Mongołowie mają dość luźne podejście do wiary, wierząc, że bogowie są uniwersalni i mają wiele wad. Dobra. Ocaleni z Degasi. Myślałem, że żyjąc pod wodą zaczniemy odczuwać klaustrofobię. Myślę, to może sobie dopuścimy. Ojciec ją odczuwa. Powiedział mi, że to dziecinne, ale ciągle gapi się w okno i myślę, jakim jestem szczęśliwcem, że mogę oglądać tę planetę z tak bliska. Przebywając na wyspie, nigdy bym nie uwierzył, jakie istoty żyją pod wodą. Tutejsze ryby świecą. Inny gatunek składa się z 90% z gałki ocznej, a węże są długości całego pokoju. Nie wszystko jest jednak przyjazne. Większość roślin jest trująca. Dowiedziałem się tego w najgorszy z możliwych sposobów, ale zdołałem przystosować niektóre rośliny lądowe do życia wewnątrz. Jeśli jednak nie pokryją naszego zapotrzebowania, no cóż, będziemy żywić się rybami. To trochę obrzydliwe. No, ale co zrobić? Zamierzam udokumentować moje odkrycia. I co mi się to podoba? Mówi, że wiedza to władza. Im więcej wiemy o tej planecie, to łatwiej będzie nam przeżyć. Jeśli mam być szczery, to robię to, bo to lubię. Bez prawdziwego laboratorium i sieci komputerowej nie jest łatwo, ale stara dobra obserwacja, robienie notatek i sprawdzenie teorii ujawnia rzeczy, których nie pokazałby nawet mikroskop spektroskopowy. Ostatnio przyglądałem się krabowężom. Atakują swoje ofiary z zaskoczenia, gdy te próbują żerować na grzybach, w których krabowąż mieszka. Niezjedzone przez nie resztki opadają na dno i stanowią nawóz dla wspomnianych grzybów. Roślinożercy jedzą rosnące grzyby i koło się zamyka. Symbioza tu jest niesamowita. Okej, kolejny. Dziennik Barta Torgala, Zombstalkera. Wydarzyło się coś niezwykłego. Odkąd tu jesteśmy, miałem zamiar wybudować aparaturę i badać lokalne formy życia. Nie miałem jednak wystarczającej ilości szkła emaliowanego. Zacząłem więc szukać jakiegoś naturalnego zamiennika, który wzmocniłby nasze szkło i okazało się, że zęby stalkerów doskonale się do tego nadają. Potrzebujemy ich jednak więcej. Wtedy Marguerite się tym zainteresowała. Nawet mnie wysłuchała, czego nie mogę powiedzieć o ojcu i podzieliłem się z nią nawet moimi daleko idącymi teoriami. Gdy jej powiedziałem, że przyciągają je metalowe elementy i przy ich podnoszeniu czasem wybijają sobie zęby, zamyśliła się i wybiegła z pomieszczenia.
Wróciła po 3 godzinach z plecakiem pełnym zębów stalkerów. Zapytałem ją o to. Ruszyła tylko ramionami i powiedziała, że moje teorie się sprawdziły. Była, że stalkery dosłownie jadły jej z ręki. Ach, ona jest niesamowita. Wyszła do lasu wodorostów, jedynie z nożem żarowym popływać z grupką stalkerów. Z jednej strony jest najbardziej motherfuckerska rzecz, o jakiej słyszałem, a z drugiej mam nadzieję, że stalkery nie ucierpiały bardziej niż Margureti. Miała na przedramieniu głęboką ranę. Nie wszystko poszło chyba tak gładko, jak mówiła. I jaki jest cel przetrwania tutaj, skoro będziemy musieli zabijać każdą napotkaną niesamowitą istotę? Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o tych zwierzętach, ale ojciec nie pozwala mi opuszczać bazy. Może z całym tym szkłem udałoby nam się wybudować jakieś akwarium badawcze. Standardowe cięcie? No ale się już chyba do tego przyzwyczailiście, co? Chyba tak. Wskazówki i kody. Źródło transmisji kapsuły ratunkowej 6. Odebrano sygnał SOS z kapsuły ratunkowej 6, lecz załączone sprzęt uległ uszkodzeniu. Ostatnie dostępne dane wizualne zostały pobrane i poddane analizie. Załoga prosiła o pomoc w przeprowadzeniu przez obszar zmożonego promieniowania. Kapsuła zatknęła na głębokości około 100 metrów, zlokalizowane w strefie gęstej czerwonej trawy w pobliżu naturalnych sklepień łukowych i stosów kamieni. Przybliżone źródło transmisji 400 metrów w kierunku zachodnio-północno-zachodnim od ostatniej znanej pozycji kapsuły ratunkowej 4, czyli tej w trawie. Dobra, czyli tak, bo ja się troszeczkę zapomniałem, wiecie? A przecież my mieliśmy zrobić sobie te stroje radiacyjne. To jest dosyć istotne dla mnie w tej chwili. I oczywiście o tym zapomniałem. Dobra, włóknista siatka i ołów 2 razy. Nawet chyba byśmy to mogli zrobić. Włóknista siatka, próbki wodorostu 2 razy. Czyli jeszcze 3 potrzebujemy. Dobra, tu są próbki wodorostu, więc luz. Luzik, arbuzik. Bierzemy to. Tyk. No i tak naprawdę już mamy cały komplet. Wiem, że jeszcze mamy wiadomość do odebrania, spokojnie. Pamiętam. Może od razu sobie poszukajmy tej miedzi. Bo z tego co pamiętam, potrzebujemy właśnie tej miedzi. Jednej sztuki chyba. Chyba. Pani miedziucho. Jajo stworzenia to nie chcę. To mi jest niepotrzebne. A mi jeszcze mi jest niepotrzebne, dopóki nie mam jakiejś tam większej bazy. Tu jest jaskinia, spoko. Zaraz, o, chodź. Kurde. Pęcherzówko. Pęcherzóweczko ty moja, chodź. Dobra, szukamy miedziuchy. No wilku, mowa, ruda miedzi już jest. Ale przydałoby się jej więcej. Tytan tak 2 na 10. Dobrze, że jest, ale nie jest jakoś w tej chwili nam stricte potrzebny. Tak, kwarcuch. Powiem osobiście, że jeżeli nie będzie żadnej automatyzacji, to może być to kiedyś problematyczne. Jak w Planet Crafterze mieliśmy tu jakieś platformy. Tak, tu może być śmiesznie. Parker? Si. Dobra, musimy sobie lecieć tędy. I robimy sobie strój. Również radyjko tutaj w środku. Więc odbierzemy sobie również kolejne informacje. Właśnie pytanie od kogo? Od kogo tym razem? Dobra. Radyjko. No i mamy to. Aurora, to znów Sunbeam. Właśnie wychwyciliśmy ogromne pole szczątku przy waszej lokalizacji. Nie wiedziałem, że jest tak źle, że tak wielu z was.
Nie wiedziałem. Zmierzamy teraz w waszym kierunku. Zabierzemy was do domu. Stanbim bez odbioru. Co innego mogłem powiedzieć, że jedyny raz, kiedy zaparkowałem tak duży statek na tak małej skali było VR, jeszcze go całego pokierszowałem. Ech, to jest zła opcja w tym momencie, ale nie mamy innego wyjścia. O kurde. I Sunbeam do nas leci. Być może to będzie koniec gry. Nie, no wiem, że na pewno nie. To nie może być takie proste. Tu coś się odpierdzieli. Dobra, no i tak. Teraz chcemy jeszcze ołów dwa razy. Tylko ołów... No właśnie, gdzie to było? A tu jest ołów. No, ołowiu mam od cholery. No i dobra. Hełm przeciwpromienny. Mamy również rękawice przeciwpromienne i skafander przeciwpromienny, ale to nam się automatycznie ładnie samo złożyło. Dobra, czyli jeszcze jedzonko, a raczej woda. Tak patrzę, czy nagrywam na pewno, ale na szczęście nagrywam. Dobra, to wszystko. Możemy się napić oczywiście, nawet lekkiego overdrinka zróbmy. Lekkiego overdrinka, weźmy sobie jeszcze jednego łypacza od nas. Jest kwarcyk, jest srebro. To był kwarc. Tą oddycharkę sobie zostawię, wiecie, bo ta oddycharka się może przydać jeszcze. A, tylko jeszcze woda jedna. Jedna wodzianka, dobra. A, przepraszam, jeszcze jedno. Wspomniałem. Chciałem zrobić sobie przy okazji ten kompas. Bo ten kompas wydaje mi się, że może być nam bardzo przydatny. Miedziany przewód i zestaw elektryczny. Zestaw elektryczny, no problem. Raz, dwa. Mamy zestaw elektryczny. Tylko potrzebujemy jeszcze dwóch miedzi. Gotowy do odbioru. Tylko problem jest taki, że tutaj tej miedzi naprawdę jest mało. Naprawdę mało jej jest. Miedzi jak miedzi, ale no ogólnie jest mało surowcy. Więc taki no 2 na 10. Taki 2 na 10 ten tutaj nasz przylądek. Nie wiem po co znów tu wpłynąłem, skoro już tu pozbieraliśmy. No już może czegoś zapomniałem. No i widzicie? Ha! Jedno jest. Bo już to spanikowałem, już tu wypływałem, więc to też w sumie wiele pokazuje. Co to jest? Łącze wodorostów i... O! Fragment skutera Siglite. Ale Siglite już mamy. Tu jajeczko. Jajeczko mnie interere. Jest sól. Sól to zawsze na propsie. No i tu mamy jeszcze jakieś przejście. Nie ma tu przejścia. Surowcy również nie ma za dużo. Kurde, no nie widzę nic. Może jestem ślepy. Ale ja tu nic nie widzę. O! Kurde, tytan. Jak tak tytan nie dropił w ogóle. Kolejny tytan. No kurwa, po złości to robi, no. Gra jest złośliwa. 30 sekund. O. Miedź, dobra. Mamy miedziuchę, jeszcze sobie tak przelećmy tutaj, zobaczmy, czy nic nam nie zostało. Ale chyba nie. Chyba nie. Dobra, no spokojnie. No widać, że będzie trzeba tą bazę jednak zmienić.
wszystko pięknie, ładnie, ale jednak tutaj no tych surowców nie ma. Tu tych surowców naprawdę nie ma. Dobra, robimy kompas. Działko grawitacyjne mogę zrobić. Wow! Też może nie jest głupie. Dobra, jest kompasik. Świetnie. Tu też wszystko jest. Sól zostawmy. Tytanium tutaj też sobie zostawmy. I dobra, płyniemy. Tu nadal nie pamiętam, gdzie były te szczątki. Mnie trochę martwi. 93%. Dziennik głosowy. Ble, 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 ble. Eksplozja kwantowa. No dobra, tylko nadal. A tutaj! Czekajcie, dobra, jest. Dziennik głosowy nie, baza danych. Tu mieliśmy wskazówki i kody, tak? 400 metrów w kierunku zachodnio-północno-zachodnim od ostatniej pozycji kapsuły ratunkowej czwartej. Czwarta kapsuła. Jest czwarta? Trzecia? 17? Cokolwiek? No kurwa, no naprawdę. Trochę jaja, nie? To może nie była czwarta. Na pewno nie była czwarta. Chyba nie kliknąłem, żeby było widoczne. No nie. Dobra, to nie było tu. To... sobie też nie było chyba tu. Może i to było tutaj? Ale poczekajcie, ej, no właśnie, bo ja mogę teraz w kierunku Aurory się w sumie przemieszczać. No bo w końcu mamy skafander, tak? W końcu mamy skafandero. No dobra, to jebać tamte sygnały, lecimy na północ. Być może nawet dzisiaj Aurory odwiedzimy. Niech stracę. Niech totalnie stracę. Ciekawe, czy w ogóle będzie pokazane promieniowanie, że tu coś jest takiego. Au! I to było głupie. I tu mi się wydaje, że już nas trzaskało promieniowanie. Takie mam wrażenie. Uuu, a ty czym jesteś? Patrzyłem ten cień, ale chyba na szczęście to nic. To chyba na szczęście nic. Czy ja dobrze widziałem? Fragment silnika cyklopa. O! Dobra, to mi się podoba. To mi się podoba. Kolejny złomik. Fragment mostka cyklopa. Otwórz skrzynię magazynową, bateryjka, złomik z więcej rzeczorków. No właśnie, tylko tu się można trochę obłowić, nie? Tu się można trochę obłowić, jakiś Titaniks. Trochę złomu. Wiecie co, no kurczę, bardziej by mi chyba zależało. W tych fragmentach. Nie to, żeby coś, ale faktycznie, no tutaj są chyba już te takie, wiecie, no te grudki większe, które, że tak powiem, bo ich się już nie da zwyczajnie podnieść. Noś na konsolę pojazdów jest mi niepotrzebna. Fragment soli, jasne, to się przyda. Tam są kolejne dziedygi. Ktoś mnie bił? Kiciuś.
to jest. A ty! Rekina peskowego jeszcze nie mamy nigdy. Ty! Agencik! Dobra, mam cię. Złapałem dziada. To już jednak było. Niestety. Niestety to już było. Zbieramy szybko się do rzeczorki. Widzę, że sporo miedziuchy. Gdzie jest mój Simow? Tu jest Simow. Tu jest mój Simow. No i właśnie, no i... Trochę tak, wiecie, nie ma nic więcej. Ciebie nie mogę zebrać? Nie mogę. Obstawiam, że w sumie, no, te dalsze schematy gdzieś tu będą. One na pewno będą. Widzę skrzynkę. Woda. Widzicu. Widzę, że się robi teraz ciemno, cholercia, no. Jest. To jest skrzynka, którą otworzyłem. My jesteśmy przy Aurorze. Wow. To jest La Aurora. Ała. Boli. Boli, boli. Sprawdzam przy okazji, moi drodzy, ale no tutaj... Nic takiego nie widzę. To Stalker. Panie Stalker. Ja staram się być też cicho pod tym względem, że sam jeszcze nie wiem, co tu możemy spotkać. Więc być może ten gameplay będzie tak dla was troszeczkę początkowo dosyć cichy. Ja po prostu się dygam. Nie wiem, co tu znajdę. To jest działko grawitacyjne, ale to już mamy. Szkoda, że tu nie możemy się jakoś bronić, nie wiem, strzelać do gnoi. Coś. Niestety się nie da. Dobra, no to chyba jestem bezpieczny. Ej, wyłaź mi stamtąd. Wyłaź mi stamtąd. Prawie mi tego Simowa. Czy on traci HP nadal? Nie. Odpowiedź brzmi nie. Wiecie, co też głupio chyba zrobiłem. Głupio chyba też zrobiłem, bo nie mam latarki. A, no to chyba straciliśmy Simowa, co? Chyba straciłem Simowa. No nie mówcie. Oswobodź. No nie mówcie, że straciłem Simowa, proszę. No nie. Straciłem Simowa. I tu by się przydało teraz działko grawitacyjne pewnie. No liczę, że ta woda jeszcze delikatnie gdzieś tam walnie. I nas oswobodzi, ale wątpię. Nie ma szans. Nic a nic. Nie ma szans. Woda opadła. Prawda jest taka, że to chyba ja partuliłem po ciągłości. O nie! Widzieliśmy Simopa. Ale lipa. I co ja teraz zrobię? Będę musiał, no jakby nie patrzeć, teraz tak, wrócić się, zrobić działko. I jeszcze raz to wrócić.
I to wszystko bez Steamoffa. Ale lipa. Wielku mowa, działko grawitacyjne jest. Złomix. Nie ma szans, nie wejdę tutaj. Nie wiem, czy wy w ogóle cokolwiek widzicie. Tu jest wejście chyba. Nie? Nie? Gdzie jest wejście? No może się na nią nie da wejść w ogóle. Aha, da się pod tekstury chyba wejść. Pod tekstury się da. No kurczę, no. No musimy się cofnąć i zrobić działko grawitacyjne. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Ale to spartoliłem. Ale to spartoliłem. Osoby z soli sobie pozbieram. Ale lipa. No ale przynajmniej wiecie co, jest jeden aspekt. Widać więcej, jeżeli się pływa normalnie, niż z Steamoffa. Można pozwiedzać więcej rzeczy. Można pozwiedzać więcej rzeczy. Metrów, kurde. Oj, no i co ja zrobię bez tego Steamoffa? Co ja zrobię bez tego Steamoffa? Przecież kurde, ja się popłaczę. Ja się totalnie popłaczę. Dodatkowo jeszcze nie wiem, czy mi starczy na to działko grawitacyjne. Mogą być jaja. Dobra, no ale nie ma tego złego, to by na dobre nie wyszło. Zrobimy sobie działko grawitacyjne i tyle. Bez dyskusji. Potrzebujemy tylko zestawu elektrycznego. To luz. Teperko. Mamy to. Widzę, że jeszcze nam jakaś wiadomość chyba przyszła. Teraz zaraz ją ogarniemy. Działko grawitacyjne. Lokalizacja sygnału przesłanego do PDA. To automatyczny sygnał SOS z kapsuły ratunkowej 12, współrzędne załączone. Uwaga, kapsuła ratunkowa zatonęła poniżej bezpiecznej głębokości nurkowania. Nie podejmować próby odzyskania bez wsparcia statku podwodnego. Okej. Okay. Idziemy po Steamoffa, a zresztą nawet tam mamy kapsułę ratunkową 12. Na szczęście jest to po drodze. Czy ja wziąłem działko? Nie sądziłem, że tak się stanie. Naprawdę nie sądziłem, że tak się stanie. No, przynajmniej odzyskujemy tego Steamoffa i już kierunek, kapsuła ratunkowa 12. 250 metrów, luz, blues i orzeczki. Naprawdę damy radę. Założę sobie tą oddycharkę i powinno nam się udać. Tam na 190 paru metrach sobie to ogarniemy i zejdziemy poniżej bezpiecznej strefy, już bez Steamoffa, tak powiem, na pieszo. Na pieszo. Ciekawe, czy ja w ogóle odzyskam tego Steamoffa dzięki temu. My tu byliśmy? Dobre pytanie, czy my tu byliśmy? Wygląda znajomo. O? Ej, chyba nie. Chyba nas tu nie było. O matko, ale to dziko. Jakaś koleżanka. Ej, a może tutaj właśnie nam się przyda działko grawitacyjne, co?
O, coś było. Fragment skutera Seaglide. Sporo to zabiera. Fragment pułapki. Szybko, 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 szybko. Pyk. I w dół. Tylko no mówię, już nie poszalejemy z tym działkiem grawitacyjnym, bo już nie mamy prądu prawie że do niego. Kolejny fragment pułapki. Tu nic i tu nic. Tu jest jeszcze przejście, moi kochani. Tu coś dalej jeszcze jest. To ja się zaraz zapierdzielę i już nie wyjdę. A nie, to było w ogóle chyba to wejście nawet. Ja tu nic nie widzę. Teraz szybko stąd uciekać. Oksygen, spokojnie. Dobra, to czyli nas tu nie było. Tu nas nie było. Być może warto byłoby to jeszcze pozwiedzać. A, zabrakło mi bateryjki. Zabrakło mi bateryjki, ale to też nie problem. Cóż to jest? Krzesło biurowe, ale chyba to już mamy. Jednak nie. New blueprint unlocked. Świetnie. Świetnie, świetnie. Coś jeszcze? Seaglide to mnie nie interere. Dobra, no chyba nie ma nic. Lecimy do Simofa. Lecimy do Simofa i miejmy nadzieję naprawdę, że uda nam się go tamtąd wydostać. Pokrzywka żółkowana. Op. Seaglide nadchodzę. Mam nadzieję, że cię jeszcze wydostanę i zrobię sobie z ciebie pożytek. Bo jak nie, to będzie dupa blada. Dupa blada i ja sobie tam do tej kapsuły ratunkowej numer 12, no nie ma szans nawet, żebym podleciał. Proszę. Aha. Chyba jednak mi się nie uda. Chyba jednak lipa. No nie, no naprawdę. Kurde, no. Ja cię spróbuję jakoś to walnąć może. Tak jakby miał ochotę, nie? Tak jakby miał ochotę. No wiem, że ja tracę teraz trochę przedmioty. Ale próbuję go jakoś, kurde, złapać. Kurde, no. Nie ma szans, no. Ja widzę, że on chce. On się zaraz zniszczy jeszcze. Kurde, no. Weź, wyleć. Dobra, moi drodzy, no trudno, pożegnamy się tutaj. Ja jeszcze spróbuję tym Simofem jakoś stąd wyjść. Nie wiem jak. Nie wiem naprawdę, czy mi się uda, no ale będę próbował. Będę próbował, bo naprawdę mi go, kurde, szkoda. Totalnie mi, kurde, szkoda.
Wymagane uzupełnienie płynów. Ja chcę mieć Seaglida. Simofa, przepraszam. No i nie mam baterii. Lipa. Totalna, kurde, lipa. Nie wiem, naprawdę, jeżeli macie jakieś pomysły... Kurde, wróciłem. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach, jak ja mogę tego Simofa cholernego jeszcze stąd... O, poszło! Mam cię, kiciuś kolorowy. Odzyskałem, ale głupie, że się nie da podnieść Simofa. Jeszcze Baby Shark mnie goni. No. Zostaw mnie. Dziadu garbaty. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jak ocenić filmu Grał Shiro. My się oczywiście widzimy w następnym odcinku Subnautica. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!